Siema, Bartek z tej strony. Witam na kolejnym filmie Bez Dubli. Od widza, ekspres, biały, już widzicie pewnie. Philips Latte Go. I gdzie ja posiałem kartkę z opisem usterki, nie wiem, I don't know, ale pamiętam. Przejrzeć, nie spienia, znaczy spienia nie leci w... tam gdzie leci, w tackę. Ładnie zapakowany. Co? Obieramy. Działamy, nie? Tak jak było dużo DeLongów, jak to mawiają, to teraz mamy Filipy, jak to też niektórzy mawiają. Jak wysyłacie do mnie ekspresy, on jest w wielkim pudle obłożonym papierami i tu chwała, bo raczej się tu nic nie wydarzyło, chociaż nigdy nie wiemy. Tu coś wypłynęło, zaraz zobaczycie, o czym mówię. Ale najpierw obierzmy. Mam nadzieję, że klient nie wysłał go z wodą. Byłoby słabo. Ale zobaczymy. Folii bąbelkowej kilometrów 6. Lepiej, słuchajcie, za dużo niż za mało. Lepiej być w tej kwestii nadgorliwym niż kleić ekspres żywicą epoksydową albo wymieniać obudowę. Nie poleciało. No proszę cię, odklej się ode mnie. Dobra. A tylko kawa? Sprawdźmy. Takie tam drobnostki, słuchajcie, kto by się przejmował. Przetrepany albo narzekacie, że taki brudny. Dobra, słuchajcie, idę po wodę. Więc dosłownie, bo jak to w konwencji Bez Dubli, pokazuję wam całą naprawę, przynajmniej to clue, które chcę pokazać, a tu będziemy próbowali uruchomić spienianie. Więc sekunda pauzy dla was, dla mnie chwila i zaraz wracam. Filtr na bok. Wodę mamy. Jeszcze zajrzyjmy, bo teraz nie pokażę, bo już nalałem sobie mikstury. Może zobaczycie. Przybliżmy. No trochę tu jest brudno. Trzeba dbać tutaj o tą czystość przy tej uszczelce, ale uszczelka, jak widać, jest szara. To pierwsze do sprawdzenia, jeśli jest zgłaszany problem ze spienianiem. Mamy ostrość, mamy. Poskładajmy tutaj wszystko, żeby było git. Zaparzacz. Co tam się dzieje? Wibracje. Zaparzacz. No, widać, że tu już... Widać, że tu już... Słuchajcie, może trochę tu rozświetlimy. Widać, że tu już uszczelka, nawet koloru nie ma czerwonego. Ale zaparzacz generalnie wygląda nieźle. Coś mi klient tu pisał o jakimś O-ringu, który mu wypadł. Poczekajcie, bo ja tu zaraz zrobię imprezę wodno-bąbelkową. Coś mi tu klient pisał o jakimś O-ringu, ale gdzie ja mam tą kartkę? Na drukarce. Cytuję. Dzień dobry. W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej wysłałem ekspres do pana. Tak, tak, tak. Sposób używania, to wszystko ok. Obserwacje. Spienianie odbywa się, ale para leci do środka. No to spróbujemy go uratować. Jak coś, to jestem przygotowany. Zawsze jestem przygotowany na Philipsa Latte Go. Zalewa ekspres wodą po lewej stronie. Męczy się i przelewa wodę do tacki. Kawa słabo leci albo wcale. To samo z mlekiem. Mimo pracy młynka nie nalewa kawy. To samo z mlekiem. Co dalej? Zwracam się z prośbą o przywrócenie ekspresu do życia oraz profesjonalne przeczyszczenie. Pozdrawiam, Paweł. Panie Pawle, powinno się udać. A właśnie, bo widzicie, jak zwykle zgubił wątek. Jeszcze jest drugi mail. Przypomniała mi się jeszcze jedna sprawa. W trakcie czyszczenia zaparzacza wypadła w komorę uszczelka, okrągła, płaska. Obecnie
Jest ona zainstalowana w miejscu połączenia stuku pojemnika z wodą a ekspresem. Ja tu nie bardzo rozumiem, o co chodzi. Uprzejmie proszę o sprawdzenie tejże uszczelki. Pojemnika z wodą a ekspresem. Słuchajcie, no. Z komory uszczelka. Pojemnik z wodą, to no, tutaj panie Pawle. Trochę brudno. No ale. Nie ma też tragedii. Jakby połączenie pojemnika z wodą, to jest tu. Chyba jest ok. Sprawdzę sobie później na schemacie, bo ja generalnie nawet nie pamiętam, czy coś tu jest. Dobra, tą wodę to idę jeszcze, słuchajcie, wymienię, bo tu jakiś fusów nawpadało, także jeszcze chwilka. Dobra, słuchajcie, już opłukałem ten pojemnik, bo jakieś fusy w nim były. Tu jest ta uszczelka, o której czytałem przed chwilą. Jakaś, tu nie ma żadnej uszczelki fabrycznie. Słuchajcie, ja to tak na pierwszy rzut oka, to nie wiem skąd to wypadło. Dobra, będziemy się martwić później. Odpalmy maszynę. Ważna uwaga. No właśnie. Nie klejcie folią pakową ekspresów. Ja nie będę tego domywał, bo to nie o to chodzi, tylko to się już nie domyje. Folia pakowa wulkanizuje się z tym ABS-em. Powtarzam to jak mantrę, bo ekspres ładnie zapakowany, panie Pawle. Tylko ta folia. Tu jeszcze jako tako schodzi, ale spójrzcie. Zostają takie, o. No, zostanie to. Nie używajcie folii pakowej. Lepiej jakąś taśmę klejącą, taką biurową, czy plaster chociażby do paluszka. Nie używajcie tej folii pakowej, bo pamiętajcie, ten ekspres przyszedł do mnie, gdzieś miałem datę, chyba 8 czy 7 sierpnia, bez przesady. Więc to by się odkleiło od razu, tylko że ten ekspres stał. I to, no widzicie, no to już nie chce zejść. No, jest to do doczyszczenia, tylko to jest czas. Ale nie o tym. Włożył wodę i zaraz powie, że ekspres błąd wyrzuca. Piątek dzisiaj, słuchajcie, jak to nagrywam. Jestem wyczerpany fizyczno, psychicznie. Powtórzę jeszcze dla tych, co nie oglądają live'ów. 11 wiadomości mam na firmowym Messengerze o poradę. Opis filmu proszę przeczytać, moi mili. Porady tylko na Facebooku. Jesteśmy serwisem, nie firmą doradczą. Dobra, do rzeczy. Przewodu nie ma. Ale to akurat najmniejszy problem. Wyższy model. Panelem. Czekajcie, tu strasznie ta lampa się odbija. Może bardziej na siebie ją. O, tak, żebyście coś widzieli. Co on tam zeznaje? Nagrzewanie. No to popatrzmy. Tak te zbiorniki wyglądają też, o to często pytacie. Ten plastik po prostu jest tak słabej jakości. No, Philips nie przewidział, że tu będzie temperatura i mleko. W instrukcji macie, że możecie je mieć w zmywarce. Nie róbcie tego. Nie róbcie tego, słuchajcie, bo on i tak się zrobi taki pajączkowaty. Ale w zmywarce będzie to zdecydowanie szybciej. Działa, panie Pawle. Naprawiony. Ręce, które leczą, słuchajcie, zawsze to się śmieje z tego. Sprawdźmy to mleko, bo to tutaj... Jeszcze tak, z kawą się męczy. No tak na pierwszy rzut oka tutaj nic nie widać, dobra. No to zróbmy cappuccino, sprawdzimy od razu dwa systemy naraz, czyli cappuccino, cappuccindo, tudzież jak mawia jeden elektronik, cappuccina, cappuccina, moc na maksa, reszta może zostać. No niech działa. To jest jakiś pozytyw. Czekamy.
Coś syczy. Nie wiem, czy słyszycie. Para leci. Naprawiony. Nie, dajmy się zagrzać. Ten elektrozawór zaczyna puszczać parę w tacę. Dopiero jak się nagrzeje. No, pianka się na razie robi, o, chciałem wam pokazać, ale licha, ale cały czas syczy zawór wody. Czyli gościu, który gdzieś tu leżał jeszcze ostatnio. No ale na razie go na podorędzie. Działa. No to jeszcze raz. Teraz. O, to się. Teraz. Ustawiłem dwie. Czy nawiedzony ekspres mamy na stole? Podwójna porcja kawy. To akurat fajna opcja, bo dla mnie kawa to jest zawsze podwójna porcja. Kawę robi. My coffee choice profiles. Ładne te ekspresy są, słuchajcie, jak sądzicie? Podobają wam się? O, jakby teraz omijamy tematykę awaryjności. Napiszcie w komentarzu, czy wam się podobają, bo ja uważam, że są fajny, nowoczesny styl mają. Mówiąc tylko oczywiście o estetyce, tak? Cappuccina! A, tu taka kreseczka jest. Extra shot, no tak, no człowieku, czytaj co zaznaczasz. O, to teraz zróbmy pojedynczo. Twój nowy przepis będzie zapisany, no. Trudno. Nie trzyma? Trzyma. Dobra, domknął się zawór. Syczy sobie po cichutku coś, pewnie zawór wody. No tak tutaj asekuracyjnie, bo one lubią chlapać, jak już ten zawór spustowy nie domaga. No aż przeczytam jeszcze raz, bo co? Naprawił się sam? Spienianie odbywa się, ale para leci do środka. A, to może o to chodzi, bo widzicie, jak tu zasuwa para. Okej. Okay. Leci, słychać. To ja chyba źle rozkodowałem te informacje, panie Pawle, od pana, bo to o to chodzi, że spienianie odbywa się, jak pan zresztą napisał, czyli po prostu czytanie ze zrozumieniem mi dzisiaj kuleje. Ale pisze pan też, że kawa leci powoli, tak? Ekspres męczy się i przelewa wodę do tacki. Zalewa ekspres wodą po lewej stronie. No to zawór wody, słuchajcie. Dobra. Tak go musimy rozebrać. Teraz jeszcze taki myk, to ktoś mi nawet pisał, ja o tym wiem. Jak zrobić samo mleko? Bo on chyba nie ma takiej opcji. Ten chyba, ten może mieć. W prostszych, o jest. W prostszych modelach trzeba go oszukiwać, że robicie cappuccino z kawy mielonej, on wam spieni mleko i potem mu przerywacie ten proces. Ale to nie ten model. Spieńmy resztę tego płynu do naczyń. To też podpowiedź dla nowych widzów, jak sobie testować spienianie. Cztery krople płynu do naczyń z zimną wodą i macie symulator mleka. To jest normalne. Cyk. Zamknął się zawór, elektrozawór. Ale już to syczenie nie jest normalne. A zwłaszcza to po zakończeniu procesu spieniania. Nie odbywa się normalnie spienianie, słuchajcie. To jest właśnie objaw, że w tej chwili elektrozawór spustowy, który jest tu, zaraz do niego się dobierzemy, postanowił się już nie domknąć. I to jest teraz, dobra, bo to wszystko zaparuje, i to jest teraz punkt któryś tam od pana Pawła z e-maila, że się zalewa, no bo jak wali tą parą w tackę pod pełnym impetem, no to to się skrapla, płynie. Normalne. Dobra, słuchajcie.
I to syczenie, które teraz się odbywa i widzicie, jak bucha z niego para. Dymi się, jara się, panie. Spróbujemy najpierw uratować ten elektrozawór w środku. Być może sobie w ten sposób strzelę, słuchajcie, w kolano. O, zobaczcie. To jest objaw nietrzymającego zaworu wody. Patrzcie, jak zasuwa z niego para. Widzicie, jak tam jest mokro? Jak wszystko płynie? Takie awarie, jak się korzysta z ekspresu, a tej pary jest tu tyle, za chwilę powodują, że się młynek najdzie wilgoci do młynka, zbryli się ta kawa i może wam szlak trafić młynek, a raczej jego silnik. Więc, no, jakby efekt jest w tej chwili demonstracja tego efektu. Już rozlałem wodę jeszcze. Jest ideolo. Słychać, widać, niezamknięty zawór. Dobra. Bo 15 minut, a ja tylko pitolę. Tacka na bok. Wszystko gorące. Resztę kawy. Zróbmy hałas. O, dobrze, że słuchajcie, spojrzałem, bo miałem odkurzacz na dmuchanie. Byście zobaczyli, jak pięknie fruwa kawa. Standardowa procedura, którą widzieliście wielokrotnie, no ale bez dubli. Kręcimy. Ta uszczelka nadal jest dla mnie wielką niewiadomą, ta płaska czarna. Bo takiej uszczelki tam w gnieździe zbiornika wody raczej być nie powinno. Może to jakaś... Nie kojarzę takiej uszczelki w tym ekspresie, co nie znaczy, że takiej gdzieś tu nie było. No ale... Moim zdaniem, skromnym, to tu nie ma takiej uszczelki. Ale mogę się mylić. Może ja po prostu o jej istnieniu nie wiem. Młynek na miejscu. A teraz nie łamiemy zatrzasków. Czyli trzeba się tam włamać. O, jeden pyknął. Bo jak wyciągniecie to tak tu, co on tu nie trzyma ten zatrzask? Trzyma. O! To są takie haczyki, słuchajcie, zaczepione. Tu nie, wszystko jest ok. Myślałem, że coś jest połamane, ale nie jest. No i dalej. Nie widzicie? Wszystkie latego rozbiera się tak samo. Wszystkie. Tutaj dwa wkręty, zobaczcie. Jeden, drugi. A ten jeszcze sapie. Nie wiem, czy słyszycie. Ale sapie. No i teraz mi ta moja landara przeszkadza. Niech sobie przeszkadza. I dwie z tyłu. I macie dostęp do całej elektryki i hydrauliki ekspresu. To jest w tych ekspresach akurat bardzo fajnie wymyślone, że kątem serwisowym to jest ekspres friendly, serwisant friendly. Plecki i boczek. No i oglądamy. Kawa to normalne. Tutaj wszystko ok. To tym wężem z zaworu spustowego właśnie zasuwa ta kawa. Ta para. Wysypka. Test wysypki. Reszta kawy. No, tutaj coś dziwnego widzę. Zaraz wam pokażę. Wypnijmy ten młynek. Jeszcze się trzyma, oczywiście ją wzmocnimy. Tutaj wszystko jest ok, ale zastanawia mnie, tak jakby on był przylany, czy coś tu umarło, słuchajcie, patrzcie.
Mówię o tym glucie tutaj. Weźmy sprężynkę. Jeszcze syć. Widzicie? Ale to jest jakaś skorupka, więc może jakiś tłuszcz. No ciężko powiedzieć, co to było. Nie ma tragedii. Więc odkuszmy tu w środku jeszcze. Jeśli chodzi o młynek, to wszystko jest ok jak na razie. Młynek na bok, zaparzacz to swoją drogą. Później chaos, bałagan, trochę tutaj był u mnie widz wczoraj. Pozdrawiam, Bartku. Teraz, bo się śmiał, że to moje masowanie biurka jest śmieszne. No tak mam, co poradzę, więc teraz już kurna będę się starał. Będę miał uraz, o tak. Znak rozpoznawczy Coffee Doktora. Rozbawiłeś mnie. Dzięki w ogóle za odwiedziny. Miłe. Wpadajcie na kawkę, jak macie ochotę, tylko pamiętajcie, ja jestem zarobiony, więc nie zawsze będę miał jakoś tam dużo czasu, żeby wam poświęcić, ale zawsze możemy chwilę pogadać, piątkę przybić, kawy się napić, czego jak czego, ale kawy u mnie nie brakuje, słuchajcie. To jest winowajca, więc wypinamy zawleczkę jedną, tak, wypnijmy sobie przewody. On tutaj siedzi w takim klipsie. Tysiąc razy już to pokazywałem, no ale on jest tutaj wpięty na takich dwóch zatrzaskach. One właśnie tak trzymają, jak widzicie, ten zawór. Coś tu nie wyszło z tym zaworem, słuchajcie, w DeLonghi elektrozawory sobie bzyczą. Więc też coś nie wyszło, chociaż w tym DeLonghi to nie jest aż tak częste jak w Laczku Go. Bo tak go nazywam pieszczotliwie, zupełnie nie wiem czemu. Tutaj te przewody są w osłonkach. Tam jest taki, zapadka, która jest na przewodach, na zapinki. Trzeba ją wcisnąć i wyciągnąć. Podobnie wężyk. Zapamiętujcie sobie kolejność. No i oczywiście jeszcze wężyk gumowy. Zapamiętujcie sobie kolejność, czyli jakby kierunek przepływu elektrozaworu w tym przypadku jest ale gorący. Od dołu do góry. I tutaj gdzieś macie oznaczenia na tym zaworze. Jedynka, czyli od jedynki do dwójki. Tu pewnie nie widzicie tych cyferek, chociaż może. Zawsze od jedynki do dwójki. Pamiętajcie tą kolejność. No bo jak włożycie odwrotnie elektrozawór, to nie będzie działać. A w DeLonghi, jak się któryś tam elektrozawór zamieni, to się potrafi grzałka przegrzać, bo woda przez nią nie płynie, a ekspres myśli, że płynie i grzeje tą grzałkę jak wściekły. Dobra. Tu też pamiętajcie, że ten Filip jest na dwóch uszczelkach. To są te wężyki z dłuższymi końcówkami. Z każdej strony idą dwie uszczelki. Tu mamy usterek kilka. Naraz. Dobrze, że wysypka chociaż cała. Ten elektrozawór trzeba rozebrać. Spróbujemy go uratować. Ja tego nie robię, chociaż ostatnio mi się udało. Klucz 14. To też mnie zastanawia, może ktoś z was mi odpowie. Tędy leci para, słuchajcie. No wiadomo, para, jak ogólnie wiadomo, ma 100 stopni w górę, bo potrafi być też przegrzana. A na tej cewce, a nie, przepraszam, tu jest 140 stopni. Chodzi mi o to, że te cewki poza parametrami elektrycznymi, jak sobie spojrzycie, mają DC 24V, 10W, klasa jakaś tam, ED 100% i temperatura pracy 140 stopni. TF to jest chyba maksymalna, czy tam chwilowa, a TA to jest, no, nie wnikałem w sumie nigdy. Ale bywają te cewki od pary, nie pamiętam czy w Latego też, bywają na przykład na niższe temperatury, jakoś tam działają. Jak ktoś ma wiedzę na temat elektromagnesów cewek, to niech się podzieli w komentarzu. Będę wdzięczny, bo ja tego tematu nie zgłębiałem po prostu, pewnie nie byłoby to problemem. No ale wracając do ratowania elektrozaworu, tu sobie zrobimy ciepłego odkamieniacza za chwilę, tylko musicie, i to niech wybrzmi dobrze, pamiętać, że jak
moczycie nierdzewkę w odkamieniaczu, to ona potrafi ściemnieć, więc nie wolno jej moczyć za długo. Ja to wrzucam na 5 minut do gorącego odkamieniacza i tak pewnie ten gwint trochę ściemnieje, to zobaczycie. No bo taka jakaś reakcja chemiczna zachodzi. To są wredne do rozbierania elektrozawory, bo są na wsówki. W DeLonghi na przykład, o tak dla przykładu, jak zdejmiecie cewkę, to tu są, widać, tu są dwie śrubki. Czekajcie, telefon, pauza. 20 minut rozmowy, ale sympatycznej, także czasem też trzeba pogadać. O czym to ja? W tych elektrozaworach są odkręcane, ale to DeLonghi, a w tej chwili mamy Filipa. Tu trzeba wysuwać tą wsówkę stalową, którą widzicie. Ja na to mam taki może głupi patent. Co mi tu? Jeszcze ten ekspres miał, czy? Kurna. Trochę sobie wypycham z jednej strony ten klips kombinerkami, czymkolwiek. Bo można to też ścisnąć i wyciągnąć, ale mam tępe kombinerki, bo przecież szewc bez butów chodzi, słuchajcie. O! I teraz jak spojrzycie, no właśnie, wskoczyło z powrotem. Chodzi o to, żeby tutaj na tyle to wyszło, żeby można było coś wsadzić tutaj w te otwory, które się pojawiają. Zdążę, czy mi wskoczy z powrotem? O! Chcę wam to pokazać jakoś. Jakoś takoś. I teraz, no to jest cienkie, zaraz mi się złamie, strzeli mi w oko, ale na tyle to wysunąć, żeby już włożyć tu twardszy element. No i teraz słuchajcie, trzeba to jest wsuwane, nie wiem czy widzicie, chcę wam to jakoś, o. I no i teraz jak już jest tak wyciągnięte kombinery, wyciągamy tą wsuwkę. No tak sobie to wymyślili w tych elektrozaworach i w tej chwili wychodzi wam cały elektrozawór łącznie z poprzeczką, z tłoczkiem. Co ja dzisiaj za słownictwo używam? To słuchajcie, idę tylko przygotować tutaj miksturę, czyli odkamieniacz gorący i do was wracam. Bez przesady ze stężeniem. Ciepłe, wymieszajmy. I wszystko to, tylko tak jak mówiłem, 5 minut, nie więcej. Niech to sobie tu popracuje. A my tymczasem borem lasem zróbmy trochę porządku. I chodźmy do zaworu wody. Chyba już ciśnienie zeszło, bo przestał jęczeć chłopaczyna. Może tą lampę jakoś, o, będziecie ją widzieć, ale to jakby nie przeszkadza, żeby tu trochę chociaż było widniej w tym ekspresie, chociaż czy widniej jest, to nie wiem. No i co? Wykręcamy gościa, którego tam widać. Widać też dwa wkręty. Jedziemy. Nie uceluje chłopak. Bo to te 5 minut pracuje i jak się przyjrzycie, tam śrubka wpadła, nie ma problemu. Jak się przyjrzycie, lecą bąbelki, nie wiem czy widzicie, zaraz wam to przybliżę, mam nadzieję, że tego nie upuszczę. Odkamieniacz pracując wytwarza taką mgiełkę, widzicie? Czyli jakieś tam osady kamienne właśnie się rozpuszczają. Tego tak naprawdę jakbyście spojrzeli na gołe oko, to nie widać, no ale ten osad tam jest. I tu jest loteria, słuchajcie. Albo pomoże, albo nie pomoże. Zaraz będziemy montować ten zawór i sobie spieniać mleko. Trzeba tylko te śrubki stąd wygrzebać. A gdzie druga? A tu? A tu? Czy ja czuję ocet? Panie Pawle, był ocet grany? Czy nie? Wyciągamy zawór. No, tu uszczelniacze, to pytanie, czy to syczy na zaworze, czy to zawór przepuszcza. Czy te uszczelniacze nieszczęsne, które tutaj właśnie wypadają. Jeden, drugi wpadł do środka. I już widzę. Słuchajcie, coś jest na rzeczy, że one są... No tu to jest w ogóle, moim zdaniem, śmiesznie, bo są dwa różne rozmiary włożone.
Nie wiem, czy pan Paweł sobie tutaj grzebał. Widzicie, ten na górze jest większy. No jeszcze go przysunę. Widać, nie? Tego nie wiemy. Rozkręćmy ten zawór wody. No, wygląda źle. Zaraz go tutaj też zasadzimy do odkamieniacza. Ale trzeba go rozebrać. Robię to narzędziem, które sobie zaraz wbiję w palca. I będzie siedziało. Przybliżę wam. No i co? 30 minut. Wiecie, to trwa. O, tu ta uszczelka to nie istnieje. Spójrzcie. Standard już. To widzieliście na filmach tych sobotnich. To nie jest już O-ring. To był kiedyś O-ring. Teraz to jest pozostałość. Proszę cię, zejdź. Naprawdę tego to zerwę, bo to już nie ma co zbierać, słuchajcie. Dobra, na bok, nie ostro. Tu macie taki element, który można śrubokrętem rozmontować. Przekręcamy go. I teraz sobie podważamy tutaj taki, trzymajcie palec, bo ten tłoczek potrafi wyskoczyć. O, widzicie, już wyłazi, tam jest sprężynka. Żeby wam nie wystrzelił, tłoczek tak, jak nie robicie to pierwszy raz, zapamiętajcie, że to wchodzi tu do góry. No i co? I nurzamy. Niech żre chłopaka. Dobra, w tym czasie można sobie tu psiknąć, mamy wszystko rozebrane. Niech sobie już moknie. Możemy też wysypeczkę podlać klejem, co by ją zabezpieczyć przed faktem, słuchajcie, zabrakło mi słowa, przed faktem pęknięcia, jakimkolwiek klejem, ja sobie to tak wymyśliłem, słuchajcie, czy słusznie, nie wiem, znaczy wiem, bo nie wrócił do mnie jeszcze żaden z pękniętą wysypką. Ja go tutaj jadę tak, troszeczkę tu na dole. To samo z drugiej strony. Tutaj też nie paćkajcie, żeby dało się to zdjąć. I tutaj na dolnej warstwie dosłownie warstewkę. Czy to mądre, co robię? Nie wiem, ale działa. O, palec uklejony. A jak coś działa, to głupie nie jest. To już wiem. Teraz trzeba tylko pamiętać, że to jest w kleju, żeby się go nie dotknąć. I włóżmy młynek z powrotem. Zacznijmy powoli składać gościa. Czyli uczulam, kolorowy kabel do plusa, plus jest tu, jak się przyjrzycie. Łapa się telepie, wyostrzyło na ekspres, tu macie plusik narysowany i zawsze kolorowy kabel, jeden jest czarny, ten może być czerwony, tak jak tutaj, ale może być też biały. Biały też jest uznawany za kolorowy, w tym przypadku czarny. Poszukiwana sprężynka żywa lub martwa. Gdzie ona się podziała? Tu. Sprężynka na sputo, to też mnie ktoś z was pytał na grupie. Na niej młynek ma pracować. Na prowadnicę to już pokazywałem wielokrotnie, więc nie będę tutaj gibał tym ekspresem. Ten klej sobie w międzyczasie zaschnie. Znowu trochę porządku. Co do zaparzacza, jego sobie już zrobię poza nagraniem, bo ten film będzie i tak długi. Głaskanie blatu. Pozdrawiam, Bartek. Kurna, popsułeś mnie. Czy 5 minut już minęło? Myślę, że tak. Wyciągamy zawór. Zawór wody, w sensie wyciągam elektrozawór. Zawór wody niech się jeszcze moczy. Idę to opłukać, widzicie? Ściemniało trochę. Więc ściemniał. No to jest praca odkamieniacza. Nie będę robił pauzy, bo to tylko opłukać. W wodzie oglądamy jeszcze. Ach, szczypie odkamieniacz, wranki szczypie. Jeszcze tutaj jakieś, oczywiście trzeba to wszystko wytrzeć.
porządnie. Zwłaszcza ten czpięk, na który potem wejdzie cewka, żeby tam nie wchodziła wilgoć. Obejrzeć, czy tu nie jest coś, jakieś pęknięcie. No i tłoczek do środka. Chodzi dobrze. Wciskamy. Odwracamy sytuację. Zawleczka. Włożyć jest zdecydowanie prościej, słuchajcie. Uszczelki. I teraz tak, wjeżdżamy tu. Niżej. I montujemy ten elektrozawór, słuchajcie. Jeszcze ważna rzecz. Jeszcze raz wytrzyjmy. Cewka metalowym elementem do dołu. Tak jak mówiłem, jedyneczka u dołu. Dwójeczka u góry. Czyli ta cewka idzie tak. Nakręcamy wkręt. Klucz gdzieś leżał. Leży. Tu też nie na siłę, to się ma trzymać, słuchajcie. I uszczelki. Jedna. No i co, słuchajcie, widzicie, no to tak naprawdę, no wiadomo, jak gadam, to trochę dłużej to trwa, bo pokazuję, normalnie idzie to trochę szybciej, ale to się tak wydaje, słuchajcie, że to takie jest cyk pyki gotowe, nie? No nie. No nie jest to takie szybkie. Trochę to tego czasu zajmuje, oczywiście położył w wodzie. Trochę to tego czasu zajmuje. No i kosztuje swoje, słuchajcie. No to, taka jest kolej rzeczy. Na jeden wężyk mamy o-ringi, na drugi wężyk nowe o-ringi zakładamy. To już jak mantra. Jak wkładacie o-ringi, przesmarujcie je, ładnie się ułożą. Jeszcze dla pewności jedynka u dołu. I wkładamy. O, alert RCB przyszedł. Bójcie się. A co się znowu ma dziać? W sumie to jest ciepło, słuchajcie. Znowu będą burze. Małe i duże. Wkładamy. Tu mamy na razie regenerację elektrozaworu spustowego. Jeśli to nie wniesie nic do sprawy, no to oczywiście jego wymiana, co jest zdecydowanie droższą opcją. Bo te zawory do tanich nie należą, słuchajcie. Wrzucę wam w opis filmu link, jak nie zapomnę. O, kręci mnie w nosie. Piątek. Na zdrowie, dziękuję. Chciałem takim glutem rzucić tu przed siebie, ale by był uba. Dobra. Śmychy, chichy. Śmychy, chichy. Układamy od razu wężyk, bo jak zadziała, to będziemy mieli na gotowo. Uziemienie. No tutaj jakby, jeśli chodzi o te dwa przewody przy cewce, nie ma to znaczenia. Ważne, żeby u dołu poszło uziemienie. Młynek podpięty. Wysypka podklejona. No ale jeszcze ten zawór. Zawór wody. I o-ringi do niego od razu nowe. Mamy jeden. I ten mniejszy. Zamawiałem, ale wiecie, to na bieżąco schodzi, więc zaraz się okaże, że wyszły. Kurna, i czy powiedziałem to w złą godzinę? Czy to jest ten? Tak. Dobra. Mamy. To jeszcze muszę iść opłukać ten zawór. A, szczypie. Nie wkładajcie paluchów do odkamieniacza. Sekunda. Wycieramy gościa. Te osady już powinny odpuścić, bo one wam rozmiękną w odkamieniaczu. Dziubek, grzybek, jak zwał, tak zwał. Zakładamy uszczelki.
Zagęszczamy ruchy. A jak? Ta mniejsza zawsze ciężej wchodzi. Spróbuję samymi palcami ją włożyć. Jak nie, to sobie jakiegoś dziobaczka zaraz wezmę. Albo zróbmy tak od razu. Dziobaczku. Dziobaczku. Mam nadzieję, że to nam pokaże, jak zregenerować zawór wody. Elektrozawór spustowy i że to pomoże. Tak na 10 sztuk w dwóch pomaga. Tylko to jest no, ryzyko dla serwisu. Jest sporo taniej wtedy. Tylko pytanie, czy to nie wróci. Ja oczywiście i tak zapytam pana Pawła zaraz pewnie po nagraniu, czy nie decyduje się przypadkiem na wymianę na nowy, bo to jest bezpieczniejsze i pewniejsze. Tym bardziej, że to jest ekspres wysyłkowo tu przysłany. No bo gdy klienta ostrzegę, że może to wrócić, a jest gdzieś tu z okolic, no to żaden problem podjechać. No ale tu już wysyłkowo, a wiadomo, każda wysyłka kurierem jest ryzykowna. Do góry. Kładamy. Teraz to jest nasmarowane. Ten osad nie zszedł, ale może on nie jest pęknięty, bo tu zaraz wam pokażę, o co chodzi, tylko to skręcę. I teraz to już bardzo łatwo może wam wyskoczyć, bo wszystko jest nasmarowane. Więc skręcamy. Siedzi. O tym osadzie mówię, słuchajcie, zobaczcie. Ostrości proszę. O, widzicie? Nie wszystko da się domyć. Nie chodzi też o to, żeby to szorować, bo to zniszczymy. Być może, że ten osad po prostu powstał od tych źle ułożonych o-ringów. Idziemy na drugą stronę. I zaraz odpalamy bestię. Tu trochę przetrzyjmy, zwłaszcza te miejsca, do których później nie będzie dostępu. Tu sprzątanie to później, no jakby nie będę wam pokazywał filmów ze sprzątania, bo to nie ma najmniejszego sensu. Dajemy uszczelki. Dajemy dwie uszczelki, nowe oczywiście, nie wkładajcie starych o-ringów, słuchajcie, bo to nie ma sensu. To nie ma sensu, bo to jest część za 3 złote. I po co ma zaraz to wrócić? Już tutaj nie będę się nad tym rozwodził, bo widzieliście, jak go wymontowuję. Mogę wam zawsze trochę zbliżyć, trochę podnieść. Ciemność widzę. Ja to wkręcę, słuchajcie, już w wygodniejszej dla mnie pozycji, bo powiem wam, że te late go to ja mam już tak jak automat. Ja się bardzo muszę pilnować, żeby w tych late go jakichś rutynowych błędów nie popełnić, bo tyle tego robię, że wiecie, to się wpada w taką automatykę, a ona jest niebezpieczna, bo zaczynacie ten ekspres naprawiać na tak, ja to nazywam na autopilocie. No a wtedy jest łatwo o błąd, tak? Do tego się to sprowadza. Uszczeleczki, śrubeczki. Tutaj na razie tą uszczelkę przesmaruję starą. Chociaż właściwie włóżmy nową, bo to potem będziemy myć ten ekspres. Więc włóżmy tu nową uszczelkę, żeby nam tu nie syczało na tej uszczelce z kolei, bo nie będziemy mieli pewności, czy usunęliśmy usterkę. Tych uszczelek to zawsze w hurtowych ilościach mam. No widzicie, tu trzeba umyć ten zaparzacz oczywiście, ale on nie wygląda źle. Myślałem, że widzę pęknięcie, a to się tak smarł ułożył. Uszczela. Zawór nasmarowany, no tu bałagan, ale to damy radę. Znowu pozdrowię cię, Bartku. Bo widzisz, co robię. Jak można mi było tak popsuć moje polerowanie mojego blatu. No hał, nie powiem. Nieważne. Śmieję się oczywiście. Idę dodać mikstury spieniającej. Tacka. I testujemy. I na tym będziemy ten film kończyć, bo jeśli okaże się, że to nie pomogło zarówno w jednym przypadku, jak i w drugim przypadku, no to już jakby powtarzanie tych czynności, wtedy po prostu idziemy jeden do jednego
Zawór spustowy, elektrozawór, 1:1, tu przychodzi zawsze z kompletem uszczelek, to jest fajne. Też wam tą, te dwie części wam wypiszę, plus te uszczelniacze, wszystkie symbole w opisie filmu. No i do czego zmierzam? Jak żadna z tych, czy jedna, czy obie z tych funkcji nie wrócą do normy, wymieniamy. Robi się kosztownie. No ale... Co poradzisz, jak nic nie poradzisz? Jeszcze trochę wody przyniosę. I grzejemy go. Przewód. Prąd. Checklista. I już widać, że przydatna, bo tego gościa nie wpiąłem. Jakby ten zawór spustowy tu trzepnął tą wodą i parą do środka, to by się działo zło. Co prawda on tutaj może, no może narobić szkód. Sprawdzajcie zawsze po dwa, po trzy razy, ile tam sobie zaplanujecie, bo lepiej sprawdzić 5 razy, czy wszystko jest ok, niż o jeden raz za mało. A tutaj uwalenie elektroniki w tym ekspresie to są, nawet nie chcę myśleć, jakie koszty. Power. No właśnie, tak żeby to światło wam się tu tak nie, aż nie odbijało, to może zrobimy tak, może trochę powiększymy ten ekspres. Tu elektronika jakieś dźwięki wydaje, to ciekawe. To ciekawe. Nie strasz mnie, chłopaku. Jeszcze trzeba powycierać. Ale to przesunę go do was. Wytrę tu z tyłu, bo z niego oczywiście poleciało, tak jak jest zresztą w zeznaniach pana Pawła. Dobra. Cofaj. No co, no to kawa będzie potrzebna, bo będzie płakał, że jej nie ma. Nawet nie rozsypałem. Nie chwal dnia przed zachodem słońca. Dobra? No i cappuccina! Pozdrawiam. Cappuccina, słuchajcie. Power. Na razie jest dobrze. To jeszcze nic nie znaczy, że on syczy. Nie trzyma ten zawór. Nie wiem, czy zauważyliście, że tu jest dużo spokojniej się zaczyna to od spienianie. Co prawda on słabo spienia, ja go zatrzymam, on ma, też wam teraz jeszcze jedną rzecz na koniec pokażę. Odbił. Na co zwrócić uwagę? Zawór wody jest już na pewno do wymiany. Nic mu nie pomogło. Widzieliście, jak ta para zasuwa tu cały czas i niech on zaparzy kawę i myślę, że ta para dalej będzie zasuwać. No kawa się parzy i to całkiem dobrze wygląda, jak spojrzycie na ten, na tą stróżkę. No i teraz, jeśli chodzi o koszty, pytanie, czy to będzie spieniać, powiedzmy, 3-4 razy pod rząd, czy nie. Na razie nie paruje. To pobawmy się mlekiem, bo jakby kawę, wiadomo, zaparzasz do regeneracji, o-ring wymieniony, ale trzeba ten o-ring zdjąć, trzeba to wymienić, wyczyścić, wysmarować. More drinks. Spienione mleko. Umieść latte go. Jest. Jedziemy. Zasłona, bo potrafi strzelić w twarz. Zamyka. Słychać to stuknięcie charakterystyczne. Ale leci para, widzicie? Słychać, że syczy ten zawór. Zobaczmy, czy po spienieniu będzie syczał. 50 minut filmu. No, czasochłonne prace. To mleko się za słabo spienia, ale to problem już jest w banku. Zjedźmy tak do połowy, dobra.
Słyszycie i widzicie. Cały czas syczy ten zawór. No i jeszcze raz. Miejmy nadzieję, że chociaż regeneracja elektrozaworu spustowego była tutaj małym sukcesem. Okej. Jedziesz. Ciekawe. Dobra, jeszcze czwartą próbę zrobimy. On dostaje za mało powietrza, dlatego to mleko, generalnie płyn do naczyń oczywiście. O, chyba się nawet trochę odetkał, bo już tej pianki, spójrzcie, jest coraz więcej. Syczy cały czas, to jest bardzo niebezpieczne dla młynka. Zaraz zrobimy podsumowanie tej walki, 50 minut, do 55 kończę. Z ekspresem, nie ze sobą, z nagraniem właściwie. No i jeszcze raz to mleko, czyli more drinks, wspienione mleko i power. Jak zadziała, to już powinno być dobrze. Wygląda na to, oczywiście to jeszcze przejdzie takie testy po 10 razy pod rząd, że elektrozawór spustowy odratowany 200 coś złotych kosztuje. Dobra, halo. To jeszcze na koniec, jeśli to mleko, pamiętajcie, ekspres w tym przypadku jest generatorem pary tylko. Natomiast cała magia spieniacza, cała magia spieniania mleka odbywa się w dzbanku. Te dzbanki się rozpina i tu jest bardzo ważna rzecz, tylko to najlepiej robić drewnianą wykałaczką. Ja tego nie będę w tej chwili robił, tylko wam pokażę. Do wspienienia mleka prawidłowego potrzebne jest powietrze. I ten ekspres to powietrze łapie tędy. Tu jest to wąskie gardło, widzicie? I tym wąskim gardłem, jak on nie dostaje powietrza, a tu wystarczy jakiś paproszek, jakaś drobinka, to mleko się nie spienia. Tyle. Słuchajcie. Na ten moment, oczywiście, jeśli się coś zmieni, napiszę w opisie filmu. Na ten moment Philips Latte Go. Model dokładny już wam podaję. Jeszcze paruję to. Ten zawór jest śmieć. EP5443. Widzicie, tu jest wszystko zaparowane. To wszystko jest mokre i do młynka też to wszystko idzie. To jest niebezpieczne, bo to się można w koszty wpakować. Philips Latte Go. No, usterki standardowe tak naprawdę. Na pewno do wymiany zawór wody. Przegląd, uszczelniacze jeszcze dalej będziemy wymieniać. Czy wężyki do czyszczenia. Tak, nawet dobrze wyglądają. Data 2020 rok i to wrzesień, 3 lata, pewnie niecałe, bo to jest data produkcji pompy. Tyle dzisiaj w Bezdubli, słuchajcie, po części sukces, słyszycie? On jeszcze cały czas syczy. No takie to są maszyny, słuchajcie. Nic trudnego, nic z jakiegoś skomplikowanego, ale no trzeba chcieć, trzeba umieć, trzeba się nie bać, trzeba uważać na pewne rzeczy. Tyle ode mnie, słuchajcie. Chcieliście bez dubli serię, będę ją kontynuował. Może nie zawsze uda się co tydzień, ale będę się starał. Dzisiaj odcinek 19 tej epopei, akurat Latte Go. Tak jak mówiłem, w tej serii pokazuję swoją pracę. Pamiętajcie o subskrypcji, dzwoneczek, powiadomienia, jeśli chcecie. Przypominam, iż live urodzinowy 2 października o 18:00. Obserwujcie sociale. Zapraszam do grupy na Facebooku, do której link macie w opisie. Będzie możliwość kupienia ekspresu za ułamek jego ceny, a tak naprawdę za koszt jego naprawy usługę dorzucam gratis. To będzie fajny ekspres. Pacjent już przygotowany do naprawy. Ta naprawa też będzie niska. To będzie naprawdę super promocyjna cena na ten ekspres. Kanał Coffee Doctor. Wszystkie linki do sociali w opisie filmu. Informacja o możliwości pozyskania tego ekspresu na live urodzinowym 2 października pojawi się pewnie minimalnie na tydzień wcześniej. Mówił do was Bartek, kanał Coffee Doctor. Smacznej kawusi jak zawsze. Trzymajcie się, pozdrawiam. Cześć.